Pewnego razu niedźwiedź wyszedł sobie na spacer. Była ładna pogoda, a on miał ochotę wędrować. Postanowił, że chciałby znaleźć kopiec Kreta. Niedźwiedź już od dawna miał taki pomysł. Po pewnym czasie doszedł na miejsce. Wiedział, że gdzieś tutaj mieszkają krety. Szukał kopca, ale nie mógł żadnego znaleźć. To nie takie proste. Znaleźć kopiec Kreta. Ale, chyba coś widzę. To jakieś kretowisko. Tak wygląda kopiec Kreta z bliska. Chyba tu było dużo kretów. Kreciku, jesteś tam? Halo? Nikt się nie odzywa. Pójdę do innego kopca. Może tam jest krecik. Halo? Kreciku, jesteś tam? Tam też nikt się nie odzywa. Tyle tutaj kopców. Ale w żadnym nie znajduje Kreta. Chyba siedzi pod ziemią. No trudno. Przejdę się jeszcze i pooglądam kopce Kretów. A potem wrócę do domu ze spaceru. Ale cieszę się, że miałem okazję zobaczyć, jak wyglądają kopce Kreta. Przypomniało mi się, że znam taką jedną piosenkę o kreciku pod ziemią. Niedźwiedź postanowił wrócić już do domu. Cieszył się, że miał okazję zobaczyć kopiec prawdziwego Kreta.